Cześć! Na moim kanale, jak wiecie, również poruszamy tematy katalogów. Aż mamy już 2021 w zaawansowanym stadium, a tych katalogów jest co godna płakał. No to mówię, zobaczmy sobie katalog AliExpress i można by sobie zadać pytanie. Nie, w się sensie nie, nie wiem, dobra, inaczej. Nie ma katalogu, oczywiście, oficjalnie, moi drodzy. AliExpress nie ma czegoś takiego jak katalog AliExpress. Natomiast tak jak mówię, no, był katalog Playmobil mm, i poza nim nikt inny się nie kwapi, by wydać ten katalog. Ani Kobi, ani Blocki, ani nie wiem. Jakie jeszcze znacie firmy, które mają swoje katalogi z klockami, które mógłbym tu wrzucić? E, napiszcie mi w komentarzu, czy są jeszcze takie firmy. Oni nie wypuszczają póki co swojego katalogu. Nie wiem, czy używają Internet Explorera, czy co, ale nie wypuszczają. Mówię, okej, okay, wbijamy sobie na Ali i tak, moi drodzy, sobie zobaczymy, co tam nowego u Ali. Jak co nowego u Ali nie, nie takiej dziewczyny, tylko Aliexpress. Przecież tutaj nie ma czegoś takiego, właśnie nie wychodzą te katalogi i tak dalej, moi drodzy, patrzcie na to. I moi drodzy, wpisałem sobie tak i mówię, zobaczmy, co tu się wydarzy. Zobaczmy, co mi w ogóle wyskoczy. Ja myślę, że można by jakiś nowy sport narodowy w ogóle zrobić, kurde, z wyszukiwania. Co ciekawe, wpisałem to teraz, w ogóle wyskoczyło zupełnie coś innego i za pierwszym razem, nie? Mm, moi drodzy, no dobra. Mm, cóż dostajemy? Spójrzcie, cóż my tu dostajemy, moi drodzy. No pięknie. E, ciekawy dom to jest ten z tej bajki. W ogóle spójrzcie, co tutaj się dzieje. To są telewitujące wszystko rzeczy. No kurde, stówkę, ale no. Patrzcie, co tu się wyrabia. Coś, czego Lego nie zrobiło, a co Chińczyki, jak widzicie, szybko i sprytnie podchwyciły. Co? 39 zł? E no, to tanio całkiem. Krótki, 82 ta Tam to 113 tylko. Batman też ma swoją wersję. Tam już coś jest wykupione, nie wiem nawet co. No, jak widzicie, całkiem ciekawe rzeczy. I fajnie, że Chińczyki to wymyśliły. Fajnie, z tego skorzystały. Szkoda, troszkę, że tak późno. Bo wiecie, moda na te pojazdy już tak trochę wyszła. I szkoda, że kurde, szkoda, że to też idzie kilka tygodni, ale chyba przetestujemy sobie, moi drodzy, co o tym sądzicie. Spójrzcie, Lego wydało swoje drzewka bonsai, a Hitchiki nie były wcale tutaj w tyle, tak? Wydają swoje akurat to domy na drzewie, są, o, ej, ładne to, tylko 600 noso... nosorka. No sorka, e, ale spójrzcie, wydaje takie drzewka, oddychy w górę, chociażby się cena tutaj zaczyna, e, no gabarytowo to jest znacznie mniejsze niż oczywiście drzewko bonsai, ale wiecie, nie zostają Chińczyki w tyle, e, no ciekawe, w ogóle nie spodziewałem się naprawdę, że wpiszę to w Google i mi cokolwiek wyskoczy, nie, a tu proszę, a tu proszę moi drodzy, co tutaj jeszcze mamy, o jakieś y, chińskie, to prawie zajeżdżamy wiecie, Mąki kidem, nie? Monkey Kidem, który też poruszałem, Ca jak się nazywa, Dan no spoko, o, fajnie. Um, moi drodzy, co tutaj jest mamy, bo mamy kilka fajnych, ciekawych rzeczy. Bo ja przedtem wpisałem, wycofałem się, żeby nie było, ja tego nie przeglądałem, nie szykowałem się do tego, um, ale wiecie, coś mi tam oczywiście migło. Spójrzcie, dostajemy mieszkania, tak? Wyłącz się muzyczko. Kurde, szkoły, mieszkania, wszystko. Czy to się łączy w duży budynek, się pytam? Nie wiem, ale spójrzcie, 3-4 dyszki za domki, całkiem spoko mm, cena. I ja miałem problem w ogóle ostatnio z Ali, bo mam wrażenie, że Ali się staje coraz droższe i coraz bardziej mi oczywiście to przeszkadza, że się staje coraz droższe. Mój do teraz, to, co chcieliście zapewne zobaczyć? Among Us. Among Us! Among Us możecie doskonale kojarzyć w ogóle ze świata, albo chociażby z mojego kanału gamingowego. Dziw Among Us swego czasu grałem i gra przypuszczalnie jeszcze wróci i możecie grać w nim ze mną, więc padajcie na mój kanał gamingowy, jeżeli was jakimś studem jeszcze tam nie było. Spójrzcie, co my tu dostajemy. No, rzeczywiście nie ma takiego statku. Widzimy tutaj klocki z boku, z które on się otwiera. To na pewno, Zresztą jest to powinno być zaprezentowane gdzieś. O, spójrzcie, stateczki, wszystko. A mąga 60 zł. No, całkiem spoko. Czemu tu w ogóle są raz taki hipek, a raz taki hipek? Nie ogarniam tego. A są jakieś mniejsze zestawy, tak? Nie. O co tu chodzi? To są jakieś fragmenty, że to się łączy. Że to się... Aha, że każdy ma swój, a to się łączy. Okej, okay, ma to sens. Ej no fajne. Fajny pomysł w ogóle. No. Spoczy, spoczy To nie jest koniec Among gasów, Ponieważ mamy jeszcze spójście, moi drodzy, takie chociażby coś, tam co nam wyszło w tym roku, jak widzimy. Mamy tutaj. O, te sworki są otwierane. Początkowo myślałem, że tylko jeden jest otwarty. Ale gdzieś tu niżej, później drugi jest otwarty. One się po prostu tak otwierają, chyba. Te hipki. Mamy tu po prostu taki pakiet, jak widzicie, z jakimiś rzeczami. Po prostu różne są pakiety. I patrzcie, ile hipków was możemy tutaj dostać. Różne kształty, różne wzory. Ręce. Początkowo się wahałem, że to w ogóle uznać za klocki, No ale spójrzcie, te rączki są stricte klockowe. Tu jest klock... Klockowo, więc nie można nie mówić, że tutaj klocków jakby nie ma, moi drodzy. Mamy jeszcze coś takiego, spójrzcie, bo to też jest bardzo ciekawe. Nie mam pojęcia, Dora, Reron, Nobita, Nobis. Nie wiem, co za bajka, wybaczcie, nie ogarniam, ale podoba mi się na przykład to, jak zostało to zrobione. Fajne półeczki, fajne tutaj firaneczki, że tak będzie naklejka, ale naprawdę ładne. To spokojnie mogłoby być jako Lego moc, taki wiecie, high fashion. A tutaj Chińczyki takie zestawy wydają. No, oczywiście on będzie ten bardziej. No, bo to to małe kosztuje. A ten dom będzie kosztował 100. Sto... Nie. 116, aha, komplet! Nie wiem po co mi by byłoby to dolne, tylko to by mi do szczęścia wystarczyło w zupełności. Mm, także spójrzcie, moi drodzy, pojawiają się również docy, jeżeli chodzi o. O, Kinty, nie zostają w tyle i dobrze, i dobrze, moi drodzy. Kolejne kopie, oczywiście, zestawów, które istnieją. Kolejne amongaski. Czy one się czymś różnią od tamtych? Właściwie chyba nie. No tutaj mam taki bardziej pakiet, widzicie, tych zadań nie? do robienia. Kilka hipolki, plus dwa. W... O, niespodzianki, czyli będzie też coś na kształt mystery boxów no spoczyj, w ogóle spójrzcie, tutaj mamy jeszcze coś takiego Ale śmieszne w ogóle, te to jak te diabełki z Nexonite'ów, nie? No ciekawe hipolki też, 76 zł to nie jest cena, która, która by mnie się podobała W ogóle to jakieś wojsko było, o spójrzcie, same pakiety też minifigurek Chociaż tutaj akurat ciutkę drogo, co tutaj się na przykład pojawiło? Wojna, wojna się tam pojawiła Moi drodzy, więcej Among Usów. Czy jest coś, co mnie tutaj jeszcze zadziwi? Razer Chris, moi drodzy, od 90 do 100 zł. No ciekawi mnie, co jest za 90, bo bardzo niestety wątpię, że... No właśnie, tak jak mówię, super Razer Chris, Okej, okay, 90 zł. 160 kosztuje ten zestaw, natomiast ten 200. Jedna trzecia tego, co z LEGO. No, pytanie, jak stoi z jakością, bo generalnie AliExpress, tak jak już to mówiłem, na przykład w topce wam top 7 najlepszych firm, które zaskoczyły mnie w roku 2020, Alibi się znalazło, gdyby nie to, że wiecie, ciężko tu podporządkować to pod jedną e, firmę. E, tu widzimy jakieś jeszcze chińskie ogrody miasto z Minecraft, no właśnie a propos, w Minecrafta gramy teraz na moim kanale gamingowym, e, jeżeli chcecie grać ze mną na moim serwerze i budować ze mną klocko Grau City, zapraszam moi drodzy i póki co mamy taką wioskę, ale kurde no tu się będzie budowało, to na pewno e, podoba mi się też ten aparat e, wow, coraz w ogóle częściej podobają mi się takie gadżety, które możemy zbudować z klocków postawić sobie na półce, jestem entuzjastą fotografii i naprawdę e, to są slubany jak nic zapewne e, podobają mi się takie rozwiązania, które Mogłyby stać nam na półce i kurde, no fajne to jest. Ej. Fajne to. Tu jakieś inne rzeczy, ale one nas mało obchodzą. 360 zł. Za co chcą 360 zł? Co to jest znowu za dosłownie zna. Więcej amongasów spójrzcie, tutaj mamy ciekawą amongasę za 30 zł. To już jest coś, co już mi się bardziej podoba. Te, te małe nie pasują tutaj, nie pasują, a te duże już zdecydowanie mm, bardziej. Moi drodzy, podoba mi się też bardzo ten zamek Disneya, bo kurde, no oczywistym jest, że on będzie kosztował te 135, spójrzcie, dostajemy całe miasteczko Disneya, dostajemy takie oto ciekawe pojazdy, gdzie jest zameczek, gdzie, gdzie tu jest zameczek, nie, zameczek 81 zł, tylko, ej, no to jeżeli on zawiera tyle figurek i kosztuje 81 zł, no to to jest naprawdę spoczycena. cena. To to by była naprawdę spoko cenka, 86 zł spójrzcie, coś takiego, ej, no serio, to wygląda zachęcająco co najmniej. Pojawiają nam się również takie, wiecie, ciekawe smoki, których ja wcześniej nie widziałem, a też wyglądają. Co najmniej interesująco skrzydła materiałowe albo plastikowe bardziej. Ale 16 ziko z takiego smoka, moi drodzy, może warto spróbować, tak? Nie jest to wiecie pieniądz jakiś ogromny, kolosalny Mo może mama wam da. A spójrzmy, pojawiły się również takie budynki. Moi drodzy, oczywiście, wszystkich sobie nowości tu nie pomawiamy, bo nie ma takiej opcji, nie mamy tyle czasu. Ale tak mówię, szybko przejedziemy. Ale zapraszam Was oczywiście na AliExpress, piszcie sobie Klocki 2021. No i przypuszczalnie wyskoczą, wam tak jak mi i nowości. A swoją drogą, piszcie mi też w komentarzu, co jeszcze można ciekawego pisać w AliExpress, żeby wyskakiwały jakieś ciekawe rzeczy. No, 8 dych to nie jest mało, ale zgaduję, że nie, nie, dobra, każdy z nich 8 dych. Gdyby tu jeszcze była figurka, to ok, ale za sam taki budynek. No, sorka, nie dam, nie dam. Eee, moi drodzy, mamy więcej brickheadów. Mamy też takie domki. Razor Chris za 211. Po raz kolejny, kolejny zamek Disneya. Co nie jest tym znakiem Disneya? Przecież, kurde, dawno wyszedł zamek Disneya. W sensie, Nie wyszedł z Lego, właśnie nigdy i to mnie ciekawi. Przezroczyste puzzle, co? Nie wiem, o co tutaj może chodzić kompletnie. Eee, chińskie miasta. Co to jest? Nie mam pojęcia, ale, ale to jest fajne, to jest drugie fajne, nie mam pojęcia i w ogóle logo Oktanu. co to robi logo Oktanu, nie? Eee, dobra, moi drodzy, dobra, dobra. Więcej tego widzimy, mamy spójście w ogóle miksa nie, ale mix, <laughs> ale mixur, kurde, ale mixur, tam w butelce 75 zł, no ciekawy mix, moi drodzy, bardzo ciekawy. Pojawia się również speed championcy po 28 ziko, o proszę, o proszę, 28 ziko. No, cena taka, kurde, wiecie, no. O, i od razu piękna autko trafiłem. Kurde, a jakby się tak skusić na speed champion z Chin? No, fajnie to wyglądało. Iron Man, jeszcze raz ten budynek nam wchodzi. Tutaj również, tutaj proszę, jakieś ciekawe farmy. Bionicle. Oczywiście nie mogą zabraknąć Ghostbustersów, no bo one w Lego też się pojawiają. Tu mamy całkiem tanie, ale przypuszczam, że to jest od sztuki. Kolejne takie miasto w wersji Disneyowskiej, tym razem z Frozen. Jeszcze więcej drzew, dużo tych chińskich. No, trochę nie oczywiście jest oczywista inspiracja z Lego, tego co Lego wydaje i iście w tym kierunku. Ale widzimy że też, dodają dużo swoich własnych rzeczy. Spójrzcie, kula śnieżna. Są oczywiście też kopie stricte tego, co wydawało Lego. No i tak mało byłoby wbrew pozorom tych nowości. Tak to trochę wygląda, moi drodzy, że wbrew pozorom, tak mało byłoby tych nowości, bo na trzeciej stronie. I no, e, te są kurde, fajne też. Pa. No, całkiem spoczy e, te pojazdy. E, tu mamy jakąś oazę. O, o, o. Więcej Star Wars, Polonezik, coś w stylu. No proszę, tylko nie ta cena, litości. E, więcej u Lego No i. Chyba, 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 moi drodzy, z ciekawszych rzeczy tyle. Co? Rafa koralowa za 168 zł? ona jest po 40 kilka, kurde. Był zresztą kiedyś u mnie taki film, podróbki droższe od prawdziwych LEGO. Nie ogarnę skąd, kurde, taka cena. Chyba że ich 10 wysyłają. W ogóle, czy to jest szansa, żeby to było oryginalne LEGO? Ja muszę, kurde, kiedyś zamówić to rzekome Lego z ich strony i zobaczyć, co mi przyjdzie. Tylko wiecie, boję się, że później zapłacę za Lego, a przyjdzie mi jakiś slubam bam bam. -bam. A, kurde, i, i zapłacę za slubam bam bam, -bam 90, kurde, złotych, nie 160 już w ogóle. Kolejne ciekawe domki się jeszcze pojawiają. Podróbki mąki Kidów, podróbki Ninjago. To też kiedyś się będzie wszystko przetestować, prawda, że porównać sobie, jak to wypada w stosunku do yy, Legosków. Um, no i właściwie tyle z ciekawych rzeczy. No tutaj kurnik mamy ciekawy jeszcze. O, to, to jak ktoś lubi kurniki. O, kurde, fajne gadżety, Ej, Tylko nie, no nie taka cena, ludzie. Cztery dychy za kurnik. To nie jest Lego. To jest właśnie to, co mówiłem. Zresztą roku mi trochę Ali do siebie zdradziło, bo było. miałem wrażenie drogie i tu mam wrażenie dalej jest drogie. Zaszliśmy w etap drożyzny Ali. No, są podróbki Lego. Mówię, kurde, no 65 zł za samochód Sam z rajdera. Gdzie kurde w Polsce jest Ghost Rider jeszcze No To jest w ogóle Ghost Ridera? Wygląda jak Ghost Ridera A chyba nie z Ghost Ridera eee, Gdzie my w Polsce mamy zawiecie, niewiele więcej mm. No dobra moi drodzy No cóż co tu dużo gawać No Among Us Among Us Among Us eee, Dla mnie to to zdominowało Dzisiejszy odcinek widzimy poszli mocno W Among Us i właściwie w żadną inną grę nie Gdzie jest cyberpunk Ja się pytam no właśnie Gdzie jest cyberpunk kurde klocki cyberpunk no nie ma je yeah, jest ej fajna fura kurde jest też ten maskowy kurde fajna fura tylko tylko droga tylko droga i ona chyba jest z tych beznadziejnych klocków nie nie, z normalnych klocków, kurde, fajna fura, ale nie za dwie stówy, ludzie. Czekam na Silverhanda, czekam na całą resztę, moi drodzy. No i tak, no i tych nowości na Ali jest dużo więcej, tak jak mówiłem, ja tu przejechałem na bardzo szybko, wpadajcie na Ali, wpiszcie sobie nowości 2021, a my cały czas czekamy na oficjalne katalogi od innych producentów klocków, by zobaczyć, co, czym nam tam inni zaskoczą. Wiem, że Kobi na ostatniej konferencji powiedziało w ogóle, że odchodzi od takich serii jak City, te dziewczyńskie i tak dalej, co chyba nie jest dobrym znakiem, bo znaczy, że będzie tylko wojna, teraz i wojsko. Troszkę szkoda, ale zobaczymy, jak wyjdzie katalog. Wam dzisiaj dziękuję, że byliście ze mną na kolejnym odcinku na tym kanale i mam nadzieję, oczywiście, że widzimy się wkrótce w kolejnych. Bye!